Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcineczku, a dzisiaj przedstawię moim zdaniem 5 najlepszych momentów z LEGO Ninjago. Tradycyjnie zachęcam was do zostawienia subskrypcji, dla motywacji wyświetlam ostatnich 10 nowych widzów, więc jeśli chcecie, aby wasz kanał pojawił się w trakcie odcinka, to zostawcie subika. Ponad 2 lata temu pojawiło się na moim kanale 5 najsmutniejszych momentów z LEGO Ninjago, dlatego teraz pora na te najlepsze. Oglądajcie do końca. Miejsce 5. W 2018 roku mieliśmy mocne otwarcie w postaci swego rodzaju trylogii, a wszystko zaczęło się od sezonu 8 Synowie Germadona. Myślę, że wielu z was kojarzy słynne połączenie sił ninja z podwładnymi Harumi w celu pokonania potwora zamieszkującego rzekę. Nie była to łatwa walka, w szczególności dla naszych bohaterów. Miejsce 4. Kolejną ważną bitwą było starcie w Wąwozie Wielkich. Spektakularny finał 4. sezonu. W końcu nasi ninja nie walczyli sami, pomogli im mistrzowie żywiołów, z którymi mieli przyjemność poznać się w trakcie turnieju żywiołów. A nawet pomocną dłoń ninja podali sami mieszkańcy Ninjago, aby stawić czoło armii Chena. Miejsce 3. W ubiegłym roku otrzymaliśmy specjalny 4-odcinkowy sezon związany z Oni. Oczywiście muszę nawiązać do samego finału, który myślę, że zapisał się w naszej pamięci. Z powodu zjednoczenia się naszych ninja i stworzenia praktycznie zapomnianego tornada kreacji, które było zwieńczeniem finału wymierzonym w przeciwnika. Miejsce 2. Sezon 4 z początku nie należy do tych najłatwiejszych pod względem chwil w drużynie ninja. W końcu brakuje Zeina, ale na całe szczęście nasi ninja mają szansę go odbić, a bohaterem, który ma jako pierwszy kontakt z Zeinem po rozłące, jest Mistrz Ziemi. You're alive! And you're silver? Titanium. Cool. You look white. Boy, it's great to see you. Look at that. You look brand new. Miejsce 1. Bezdyskusyjnie ostatni epizod 2. sezonu LEGO Ninjago. Najchętniej to bym cały ten 26. odcinek zakwalifikował jako najlepszy moment, ale może jednak weźmy pod uwagę spotkanie Lloyda ze swoim ojcem. Będziemy tęsknić za twoim ojcem. Lloyd! Co? Co się stało? Germadon, czy to naprawdę ty? Tato? Tato! Zniknęło z ciebie całe zło, więc jesteś sobą. Czuję się dobrze. To niewiarygodne. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie są wasze ulubione, najlepsze momenty z LEGO Ninjago. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!